Przygotujcie ścieżki Panu, prostujcie drogi dla Niego. Jesteśmy teraz w drugim tygodniu Adwentu. Możemy zapytać się za ojcem Szustakiem, co to znaczy dokładnie Adwent. Niektórzy mówią, że jest to czas radosnego oczekiwania, a radosnego przygotowania na święta Bożego Narodzenia, co do końca nie jest prawdą, bo jakże to jest takie radosne, skoro jest to czas również mojego nawracania się. A to, jak wiemy, nie jest zbyt radosną rzeczą, zbyt przyjemną. Raczej jest to coś trudnego, co nas kosztuje, trochę boli, coś, co nie jest łatwe. Adwent sam w sobie znaczy z łaciny przyjście. Adwent to czas przyjścia Pana. I my jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi Adwentu. Od 2000 lat oczekujemy przyjścia Jezusa Chrystusa po raz kolejny. Mówimy na końcu świata, gdzie to będzie paruzja, gdzie przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Więc Adwent to nie jest tylko czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Jest to bardziej czas uczenia się dostrzegania przyjścia Pana w mojej codzienności. Możemy powiedzieć, że Adwent spełnia się każdego dnia w Twoim życiu, w moim życiu, bo Jezus pewnie każdego dnia przychodzi do nas na różne sposoby. Tylko czy my Go dostrzegamy? Możemy zapytać się, czy moje ścieżki są wystarczająco proste, by mógł On do mnie przyjść? Czy są oczyszczone? A czy może On gubi się, próbując do mnie dotrzeć pośród wielu przeszkód, które na tych ścieżkach pozostawiałem? Także jest mu trudno naprawdę spotkać się ze mną, czy mi choćby zobaczyć, że on przychodzi, że wyciąga do mnie, ku mnie swoje ręce, swoją obecność, przychodzi jako Zbawiciel. W szczególny sposób od 2000 lat Jezus przychodzi do nas w sakramentach. Może on próbuje przyjść do ciebie tego Adwentu przez sakrament pojednania, spowiedzi. Może przez sakrament uzdrowienia, namaszczenia chorych. A może przez sakrament małżeństwa, który odkładasz na później. A on chciałby spotkać się z tobą w tym sakramencie. Może właśnie Jezus próbuje być moim pasterzem. Prowadzić mnie swoimi ścieżkami każdego dnia. Ale ja tak naprawdę może nie chcę jego opieki, jego zbawiennej ręki, jego zbawienia. Co jeśli tak naprawdę czuję się niekomfortowo z jego obecnością, z jego propozycją na moje życie, z jego wizją, z jego zbawieniem? Adwent to jest czas, by po raz kolejny zadać sobie te pytania, zmierzyć się z nimi w szczerości serca. Bo przecież Boga nie oszukam. On też nic na siłę mi nie wepchnie, nie sprzeda, nie zmusi mnie do niczego. Ale może to czas właśnie kolejnej szansy, by zapytać się, czy szukam przyjścia Pana, czy chcę Go dostrzegać każdego dnia, gdy On przychodzi. A może nie chcę i dlaczego nie chcę? Może potrzebuję coś zmienić. Poprosić Go o uzdrowienie, otwarcie serca, o przebaczenie. Tak więc niech ten Adwent, jak go kontynuujemy, pomaga nam przykładać może szczególniejszą uwagę, więcej uwagi do przyjścia Pana. By każdego dnia pytać się, czy Pan dzisiaj do mnie przyszedł, a może Go przeoczyłem, może nie chciałem Go zobaczyć. Może nie miałem na Niego czasu w drugim człowieku, na modlitwie, w dobrym uczynku, w sakramentach. Pan przychodzi każdego dnia. Każdego dnia przychodzi. Próbujmy więc może być bardziej otwartymi, a może i bardziej przyjaznymi wobec Jezusa, gdy On przychodzi.